Cześć, a teraz pokażę wam walkę z widoku przeciwnika. Ten Daniel 292 przed momentem stracił swojego Ki-44, którego mu spizgałem i teraz żądny krwawej zemsty nie baczy na nic, tylko wali prosto na mnie, żeby mnie spizgać bez żadnej litości. I w sumie początek ma całkiem niezły, bo z przewagi pułapu nurkuje, nabiera prędkości, a ja tymczasem mam na dupie G50, przed którym uciekam i bardzo nieduży pułap. Więc, co by nie mówić, dobrze się chłopak bierze do roboty. No i dogania mnie, no ale nie ma siły, żeby nie dogania, skoro jak widzicie pędzi 700 na godzinę. Ciekawe, że nie zaczął mnie atakować już w tym momencie, tylko tam poczekał na zbliżenie się na 400 metrów. Gdyby zaczął wcześniej, może by zdołał mnie jakoś uszkodzić, to tak to go dostrzegłem i szybkim snaprolem zszedłem mu z linii ataku. Następnie robię nożyce w jego stronę po to, żeby przeciąć mu ścieżkę lotu i uniemożliwić nacelowanie się. On odpowiada hajojo, ponieważ ma dużą prędkość i teraz skręcił silnik, żeby pozostać mi na ogonie. Ja cały czas... O, tutaj też zrobił mądrze, bo... Ale mu niestety nie do końca wyszło. W każdym razie zrobił obrót lotkami wcześniej, zanim się mijaliśmy, co mu pozwoliło wyjść na taką prawie pozycję strzelecką. O, i tutaj znowu wcześniej zaczyna robić zwrot, no i dzięki temu może mnie ostrzeliwać, no ale na jego nieszczęście niezbyt celnie. Ja się w tym momencie zorientowałem, że walczę z Ki-61 i zacząłem robić climbing spiral i teraz to jego skręcanie silnika bardzo srogo się na nim zemści. Próbuję za mną iść do góry, ale raz, że silnik ma słabszy, dwa, skręcał przepustnicę, trzy, jego ster kierunku no nie może się równać z tym potworem, jakiego ma Ki-44. No jeszcze dostał w dupę od mojej pelotki, co już jest kompletnie ugotowany. W przelocie jeszcze ja go skrobnąłem. No i zaraz tam spłonie. No i proszę. Tak się ta walka zakończyła. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej.